co się z tym wiąże, nawet nic nie ma. Paweł, dzisiejszy dzień dla Ciebie zaczął się rewelacyjnie, najpierw drugi czas, a później wygrana. No tak, okazuje się, że mimo tego, że jest sucho, co w jakiś sposób powinno preferować moich rywali ten napędowych, udało się wykręcić w miarę dobry czas. No nie ukrywam, że jechałem gdzieś tam na jakichś tam wewnętrznych limitach i jeżeli nie będzie padać dzisiaj, za chwilkę o 13, to myślę, że uda mi się, mam nadzieję, powtórzyć ten wynik. Debiut w rundzie Mistrzostw Europy na najdłuższej trasie w Polsce. Tak, jeśli chodzi o imprezę, jak najbardziej Mistrzostwa Europy, no ja nie jestem zgłoszony do rozgrywek mistrzostw ze względu na to, że ta moja klasa się nie łapie. Niemniej jednak bardzo fajna atmosfera, dużo dobrych zawodników z różnych krajów, no wysoki poziom. Dużo też kibiców na pewno na trasie. Tego nie wiem, bo dopiero o 13 zobaczymy dokładnie, jak już na wyścigowych przejazdach to będzie wyglądać, no ale widać, że coraz więcej ludzi przybywa, więc jest dobrze. No bardzo ciekawe zawody na poziomie Mistrzostw Europy. Dla mnie pierwszy raz tego typu impreza, ponieważ ja debiutuję w tym roku, więc dla mnie trochę wszystko jest nowe. Pogoda i takie ruletki z oponami to nie widziałem dawno. Nie było chyba dobrych wyborów, tylko takie, które powodowały, że się po prostu trzeba było jechać. No jestem zadowolony. Drugie miejsce w swojej klasie, trzecie chyba w grupie, jeżeli dobrze pamiętam. No i super zabawa. Tradycyjna chwila dla fotoreporterów. Nie wiem, czy ci, którzy nie odbierają nagród z rąk samorządowców, nie będą mieli na przykład zniżki na zakup działek na Rymanowszczyźnie. Uwierzcie, warto. Jest tu najpiękniej na świecie. Gdzież dobiera nagrodę?